Cześć, witajcie. Ostatnio była sobie darmóweczka na Amazonie chyba. The Beast Inside. Powiem wam, że dosyć ciekawa gra. Trochę był szan taki survival. Spodobał mi się, stwierdziłem, że nagram. Zobaczymy, może wam siądzie. Może zechcecie, żeby nagrać więcej, przejść całość. Wrzucić tutaj, prawdopodobnie chyba nagram całość, bo z tego co gdzieś tam patrzę, to nie jest chyba aż tak długa gra. Aczkolwiek też dajcie znać w komentarzach, bo podobne z tego typu mam na przykład chyba Blair Witch Project. Ewentualnie dajcie znać, co z tego typu gier jest ciekawego, można by było wrzucić, zobaczyć. Mam niestety opcję kontynuuj, z tego względu, że mówię, odpaliłem, zobaczyć co to jest. Ale mi się spodobało, ale zaczniemy od nowa. Tak, nie będziemy się tutaj jakoś rozczulać. Zagrajmy na najwyższym poziomie trudności. Tak to nie byłoby tutaj wyzwania chyba instalować, grać, kręcić filmik. Where am I? Z jednej strony szkoda, że gra nie jest tam próbowa. Why? Adam! Adam! Ale z drugiej też czasami to psuje. Why are you stalking us? Is this about Adam's work? What do you want from us? Why are you tormenting our family? No! Adam! No! No, what have you done to Adam? Oh God! War calls for a casualty. No, there is no war. We're just a regular family. You hear me? We just wanted to live our life, and you've ruined everything. Pictures, bugs, threats, and now you've killed me. Stay away! Don't! They already know about you. They've been watching the house. They won't let you. Hush. No! What are you doing? What are you doing? Czytowali głowa Adama. Bo się nie zapuścił, nie widziałem, czy to lustro jakieś było. Chyba nie. No i zaraz zobaczymy. Początek ciekawy. President Carter had commented on the Russian threat that we gra przecież też dosyć przyjemnie, gra się prezentuje. Dźwięk, muzyka, co tak uszanie na rozwodnie. Further we go, the more doubts I have. It will be challenging, true. But it was you who kept saying you'd like to get away from the city. Feel the call of the wild. For the weekend, honey. Not for the rest of our lives. Who says it's for the rest of our lives? Really, Emma? We don't know the day or the hour. Very funny. Like we don't hear enough about nuclear threats in the media. That's what I'm talking about. If I don't break the code, this country would be like a basket full of nuclear mushrooms. Adam, stop it. But then again, maybe this shack will fall down on us before Brezhnev's boys launch their first missiles. It's no shack. It's a present from your parents, and you should appreciate it. Take a look! Oh, it looks even better than the photos. Oh, our stuff made it here before us. And those lazy movers didn't even bother waiting for us. That's okay. We can bring it all in ourselves. Yeah, meaning I toil away while you give orders from the shower. Chyba tak to wszędzie zazwyczaj wygląda. Three-hour drive and we're finally here. The place seems peaceful and quiet. Maybe it'll help me to focus on those damn telegrams to decipher. Honey, don't just stand there. Those boxes won't carry themselves in. Update. The place seems peaceful and quiet until Emma showed up. Okej. Czy jesteśmy w lesie jakimś? Samochód mamy dosyć ciekawy. Gratia. Jakich mało. Nieść kartony do domu. Okej.
Pewnie zauważyliście też znaczek 18+, w prawym górnym rogu. No, sorry, ja uważam, że tego typu gra nie jest odpowiednia dla młodzieży. No i też mogą się jakieś przekleństwa u mnie wkradać, dlatego ten znaczek będzie sobie widział na większości moich filmików. Ok, dyktafon, wciśnij tabel, sprawdzi dyktafon. A to używa go do nagrywania rozmów oraz swoich przemyśleń na temat bieżących wydarzeń. Ok, mamy dyktafon, no możemy sobie go obrócić, obejrzeć, bo dyktafon jak dyktafon. Ok, ale nic więcej z tym tu nie zrobimy. Tu się chyba wyświetlają jako informacje. Gotta get those boxes inside. Trzeba wziąć pudło na górę. I should put the box on a table upstairs. Ciekawe zrobię, że musimy ruszyć myszką, żeby otworzyć te drzwi. To nie jest tylko klikamy i ona się otwiera, musi dojść do reakcji na stole na piętrze. Dobra, czy idziemy na górę? Okej. Stół. O, podświetlają się chyba elementy, z którymi możemy dojść. Box is where it should be. Time to paint the walls. I think there's some paint in the attic. Strych się musimy dostać, tak? Ok, pokoju nie otworzymy. Czy kluczem? Ale czy tylko mogę rzucać? Dobra. Papierosy. Chyba. Tak, tabaku. Strych, czy tu jest wejście na strych? Damn, I can't reach it. I need something to pull down the stairs. Przeprowadzki, a tam $670 za transport, 80 budów, około 30 czy każde spłoko. Ale czy uda się od nich kasa, że nie wnieśli tego? No nie, weźmy. Zobaczymy, o co to tu leży. Drążek do opuszczenia schodów na strych. To pewnie. Co? A, wystarczy. Ziup. Jupi. Aha. You've got to be kidding me. Fuck. Mom, the baby hears everything, even in the womb. So we will make a great agent, just like Dad. Honey, I can't get in the goddamn attic without a key. Check the dining room. It should be in a drawer. Klucz w pokoju na dole. Dobrze. Tu? As if there was one drawer. Szufla. Nope, nothing in here. I can't find it in the dining room. Oh. Sorry, I guess I didn't get it from the trunk. Typical. Szukaj w jadalni. Okej, z bagażem otwarty. Mamy klucz. Klucz do włazu na strych. Okej. Ciekawe.
Zaraz, to krew czy to farba? Ciekawe. Ale okna się nie da tym zrobić. Dobra, szukajmy farby. Oczywiście zamknięte. Gdzieś mamy... O, mamy wykrzykniki przy rzeczach, które nam się przydadzą. Okej, okay, ale dalej... O, jest farba. Okej. Okay. Damn it! What's that? A loose plank. Someone's hidden something under the floor. What could it be? A treasure? Hope it's not great-grandpa's porn mags. Fragment pamiętnika Juliusza Cezara o wojnie galijskiej. Pamiętam go z lekcji łaciny. Niektóre litery wyglądają inaczej od pozostałych. MHPOAO. No faktycznie. That'd have to be a goddamn code breaker. Wait, isn't that what I do for a living? Czyli żartownik tam się trafił. Czemu ktoś napisał, że są osoby równe? No dobra. Aha. Możesz wchodzić dodatkowo z wybranymi przedmiotami. Jakieś urządzenie deszyfrujące. This device will help me decode the letters in the text. I have to break the cipher to open the box. Aha. Czyli mamy... Okej. Okay. Czyli mamy dysk. I mamy notatkę. Czyli mamy raz, dwa, trzy, pięć liter. I tu potrzebujemy też 5 liter do hasła, ok. Jak to było tam z literami? A, E. M, H, P, A, O. M, H, P, A, O. Ale tu nie mamy O. J równa się C. Okej, czyli... Dobra, ustawmy w takim układzie J z C. Okej, o, to się też rusza, dobra. Okej, jakie to były? M, H... Sprawdźmy H. Ok. Czyli F, A. Pierwsze litery. Ok, ustaw. Zobaczmy. F, A. Dobra, co dalej mamy? P, A, O. Czyli mamy P, to jest I. I O H P I T H. O, fade. Okej, otworzyliśmy pudełko. Czyli tu też taki element łamigłówki. Co to za klucz? Zabytkowy klucz, ale co można nim otworzyć? No ciekawe. No nic, weźmy go. Może tu w notatniku też będzie napisane. Property of Nicholas. Własność Nikolasa. It is September 27th in the year of our Lord 1864. Evening. Almost. No, rozdział drugi. Szybko rozdziałuj to.
Roku pańskiego 864, wieczór. Prawie noc, nigdy wcześniej nie prowadziłem dziennika, ale oni twierdzą, że dzięki niemu mam szansę odzyskać wspomnienia, które utraciłem. Zresztą pisanie wymusza klarowność przemyśleń, ułatwia odróżnianie faktów od wyobrażeń. It is September 27th, in the year of our Lord, 1864. Evening, almost night. Never before have I kept a diary, but they say that it might be a chance for me to reclaim the memories I have lost. Besides, writing entails a clarity of thought, makes it easier to distinguish facts from imagination. I'm home again after 10 years. Absence. I'm relieved to find the house unscathed. That's good. It's the only roof I have over my head for now. I should light some candles and take a look around. No trace of my father. Did I honestly think he would welcome me at the door? He vanished a decade ago without so much as leaving a letter. The house feels strange, even though it has not changed one bit. There are fears creeping out of the darkness whose source I cannot define. But memories will come back. That's what they told me. Maybe then I will realize what happened to my father. And what happened to me. Aha, okay, czyli ma jakieś zaniki pamięć chyba. Zapisuję zarówno swoje przemyślenia, jak i wszystkie istotne informacje. Okej. Okay. Nie widziałem śladu ojca. No, zdaje się obcy, nic się nie zmienił, to samo co mówił. Okej. Okay. Zapałki 11. Dobra. Mamy pozapalać trochę świec, tak? Pyk. O, zapałki. Nie chciałem tego podnosić. Ta gra była chyba idealna. O, a to nie jest taki aniołek jak widzieliśmy. Ojciec czasem stawał go przed drzwiami sypialni. Znaczyło to, że nie chce, by mu przeszkadzano. O, chciałem sprawdzić ojca, bo raz cisnął we mnie tą figurką, trafił w głowę. Jak widać, ucierpiała mocniej ode mnie. Czyli to krew tego gościa, tak? Dobra. Jakieś ubranka. O, zapałki. Niech sobie leży na tym. Co to? O, ale nic tutaj się nie da wejść w interakcję z tym. Co to? Dodano przedmiot do ekwipunku, nafta. Mogę tym napełnić lampę. Okej, okay, zaraz. Jeszcze zapałki są. Boże, czy to fretka? Czad. Gronostaj. O, tu jakąś interakcję możemy. Zrobionych figurek mamy, dostałem od przyjaciela rodziny. Ojciec nie przepadał, uważał, że ten upominek coś znaczył i to w złym sensie tego słowa. O, czyli mama. It's dark in here. I'll light the candles. George, nie powiem jeszcze dzieckiem, to jest okrutnie. A samą myśl mądreszczę. Ciekawe, jak z niego zakpił los. O. O, mamy lampę. Takiego, kiedy pracował w kopalni, na tamte czasy była unikatem. Ponoć była niezawodna, nie tylko przy sadzeniu pod ziemię. Teraz żerają rdza, ale przynajmniej jest nadal sprawna i lepiej mieć ją przy sobie. No to mamy lampę. F, możemy odpalić lampę. Okej, odpalmy. Myślę, że będzie nam się łatwiej. O, jakaś... Co to? Ojciec jego wspólnik. Pierwsze dni po otwarciu ich kopalni pirytu. Notatka. Jacob Hyde i George Whitehead. 4 kwietnia 1840. Dobrze.
O, tam są świece. Można zapalić. Co, tylko jedną mogę zapalić? Stairs. What could it be? Coś na górze. Ale zanim tam pójdę, mam ciarki bez kitu. Rządna fama niszy świadczy się, że to jest ustawa kongresu przyjęta 13 stycznia, zadana ustawa o zabezpieczeniu przekazywania ziemi stanowiącej własność publiczną rzeczywistą osadnikom dokonał w kwocie 400 dolarów. Zostaje potwierdzone, iż po okazaniu tego zaświadczenia komisarza wojewodemu Urzędu Ziemi Jacob Hyde powinien mieć prawo własności terenu opisanego powyżej. Thought the window was bolted shut. Ah! Hey, what are you doing here? This is private property. Who the devil is he? Zobaczmy. Czy zbierał jakieś takie dziwne figurki? Dobra, idźmy zobaczyć, co to za gość był. Pojawił się znikąd. Wskazał nam jakiś kierunek. Where the hell did he go? Hey! You still here? I'd better take a look. He pointed at the shed. Maybe I can find something in there. Po prostu nie zajrzeć się nie da. O, ale można? To co mi z tego, jak nie ma nic przytłoczonego, to... Dobra, już wskazał na szopę, to chodźmy do szopy. O, przytrzymał się, żeby biec. Jakoś odruchowo już to człowiek robi. Zbadaj szopę. Strange, the light is coming from the inside, but the door's locked? Maybe I can find something to cut through the chain. A, no to jest kurtka. Dobra, czyli trzeba znaleźć coś do przecięcia. Czy to jest szubienica? Nie no, czad. O, sekator. Z trudu przetynikasz nożyce do metalu. Wiesz, wracamy do... What the hell is this? John Norton przez ostatnie tygodnie uznawany był za zaginionego. Opracowany
morderca był wyjątkowo brutalny. Ofiara miała podrżnięte gardło, a na jej ciele odkryto liczne rany i obrażenia wskazujące na murder? Here? John Norton. Sounds familiar. Ach, to. Nie wiem, czy chcę to odkrywać. That's my father's hat. The basement? Did he leave this as some kind of clue for me? I should look into it. Okay. I don't feel like looking for that vagabond in the dead of night. I'd better go home. Nie wiem, jest trochę creepy, nie mówcie, bo... Ja wzięle, wracam do domu. What the fuck? Hej. You let yourself in? Hey, are you deaf? I'm talking to you! If I tell anyone about this, I'll end up in an asylum. Się same otworzyły, więc... Kolejna figurka. Nie wiem, potrafię okazywać uczucia, ale... Zazwyczaj ściskał w dłoni tego aniołka. Nie mogę zabrać ze sobą? Wow, jaki... To chyba piec. No. Stary piec, spoko. Kurwa było. Zaczyna mi się nafta kończyć. Where did all this blood come from? Dear God.
Maybe there's another way in. Znajdź boczne wejście. Minigierka. Ale odpal. Może CO2. No, polot mogą jeszcze się przydać. Nie pewnie, że... Nie, to. Damn it, I can't open it. Maybe there's something in my briefcase that would help get it open. I have to get in there. Whatever happened. I hope it's not my father's blood. Znaczy, dziwne trochę, że 10 lat go nie było i... No, po 10 latach nie wiem, czy by były tak wyraźne ślady krwi. Nawet jeżeli... Ktoś by tu... Dobra, musimy wrócić. Am I delusional? Ja na razie widzę, że... Ten duch nam krzywdy nie robi jako takiej. Gdzieś tu sobie tylko biega. What the hell is that? Looks like roots. I need to get rid of them before I leave the basement. Okej, okay. Czyli sam to nie robi. Aha, tylko to nam były nożyce, okej. Okay. He's upstairs. What does he want from me? Trzeci. Dobra, może na razie na dwóch rozdziałach zaprzestaniemy, żeby też za długie te filmiki nie były. No, wesoło było, nie mogę powiedzieć, ciekawie się zapowiada, zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że gra utrzyma ten poziom, bo no, trochę ciarki mi wyszły na rękach. Zobaczmy jeszcze stary dom moich rodziców, którego postanowiliśmy się ze mną przeprowadzić, kryje znacznie więcej tajemnic, niż mogłem przypuszczać. Na strychu pod jedną z podłogowych desek znalazłem dziennik niejakiego Nicholasa Hyde'a, jego lektora mrozi krew w żyłach. Nie wiem tylko na ile prawdziwe są opisywane wydarzenia, czy aby Nicholas tego wszystkiego nie zmyślił. No, nie wiadomo skąd wrócił, niby tam coś mówił też jak się o mamach i tak dalej, więc faktycznie chyba ciężko powiedzieć na ile to wszystko jest prawdą. Dobra, jeśli dotrwaliście do tego miejsca, zobaczyliście jak to wygląda, dajcie znać, czy chcecie więcej. Tak jak mówiłem, dawajcie znać w komentarzach, czy tego typu podobne gry, może coś posiadam, może zakupię, zrobić jakieś przejścia właśnie też. No, w sumie chyba tyle. Jak coś, to do następnego. Trzymajcie się, hej.